12-latek Sztucznawy w Dąbrowie Górniczej pisze list do premiera Tuska i jak się okazuje skutecznie. Po niespełna miesiącu otrzymał odpowiedź. Młody człowiek, w pobliżu którego domu i szkoły ma powstać odlewnia żeliwa, obawia się wpływu tak dużej inwestycji na otaczającego środowisko. Jak sam mówi, z obawy o zdrowie swoje i swoich najbliższych postanowił poprosić szefa polskiego rządu o wsparcie. Fatima Orlińska. W mojej rodzinnej miejscowości Tucznawie miał powstać magazyn, ale Tucznawa została oszukana i zamiast magazynów zostanie wybudowana odlewnia żeliwa. Takimi słowami 12-letni Jakub zaczął list, który napisał własnoręcznie i zaadresował do Donalda Tuska. To po tym, kiedy w jego rodzinnym domu od miesięcy toczą się rozmowy wokół budzącej obawy inwestycji. Na początku była mowa o halach, które nie będą szkodliwe, a tu ma być odlewnia, która będzie bardzo szkodziła zdrowiu moim i mieszkańców. Tam kiedyś, jak jeszcze nie było tych fabryk, no to chodziłem z rodzicami na spacery. Jeszcze niedaleko, właśnie jeszcze bliżej tych fabryk mamy z dziadkiem pszczoły. Z dziadkiem chodziłem też do pszczół, pomagałem mu. Premier odpisał, że do Urzędu Miasta w Dąbrowie, że wytłumaczyli tą sprawę. I miasto tłumaczyło już w styczniu, kiedy to mieszkańcy dąbrowskiej dzielnicy po raz kolejny zablokowali trasę prowadzącą do zakładów, że inwestycja, która powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie domów, ma być w pełni bezpieczna. Ponadto Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej deklaruje, że oczekująca na rozstrzygnięcie decyzja środowiskowa ma określić dokładne wymagania wobec inwestora co do istotnego ograniczenia ewentualnego szkodliwego wpływu. I mieszkańcy mają jednak żal do władz miasta o brak dialogu. Jesteśmy w trakcie budowy domu, rozpoczęliśmy budowę domu, wiedząc, że będzie tutaj strefa ekonomiczna, natomiast powiedziano, że będzie to przemysł lekki, nie będzie to uciążliwe ani dla nas, ani dla otoczenia, dlatego podjęliśmy taką decyzję w sumie życia, to są nasze oszczędności życia, budowa domu. Natomiast teraz się okazuje, że to nie będzie wcale taki przemysł lekki. Chcą powstać zakłady, które będą na pewno zanieczyszczać bardzo środowisko, które i tak już tutaj mamy zanieczyszczone, bo zakłady tutaj wkoło są. Nieruchomość, którą teraz budujemy, będzie też traciła na wartości. Dlatego mieszkańcy nie tylko Tucznawy, ale całej Dąbrowy Górniczej solidaryzują się i nie odpuszczają. Były protesty, były też zapowiedzi kolejnych działań, które mogą pomóc mieszkańcom w zatrzymaniu inwestycji, choć na placu budowy inwestor prężnie działa. Stowarzyszenie działające w sprawie uruchomiło właśnie petycję i rozpoczęła się zbiórka podpisów, zarówno tradycyjnie, jak i w formie elektronicznej. Wierzymy w to, że petycja tutaj może być takim świetnym przykładem na taki protest obywatelski i pokazanie, że to my właśnie obywatele mamy głos w tej sprawie. Rozmowy są prowadzone, tak, zarówno spotykamy się z władzami miasta, jak i z przedstawicielami firmy, która buduje tą odlewnię. Natomiast cały czas mamy obawy, tak. Nasze obawy nie zostały rozwiane ani przez władze miasta, ani przez tą firmę. No i dopóki te obawy będą, to my będziemy prowadzić działania, które mają na celu wyrażenie naszego sprzeciwu wobec planów tej budowy, tak. Wczoraj odbyło się spotkanie z przedstawicielami włoskiej firmy inwestora i z urzędnikami Dąbrowy Górniczej. Na razie wiadomo, że padły deklaracje o potrzebie dalszych rozmów ze stroną społeczną.